Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie z siedziby Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo się cieszę, że w tak licznym gronie będziemy mogli rzeczywiście rozmawiać o sprawach, które są bardzo istotne. Oczywiście będziemy się koncentrować na naszych działaniach związanych z pandemią, ale mam nadzieję, że te doświadczenia, o których dzisiaj będziemy mówić, przejdą też na czas po-covidowy. Szanowni Państwo, Pracodawcy RP to największa organizacja nie tylko pracodawców, ale zgromadziliśmy tutaj potężną armię ludzi ze świata medycyny. Dlatego też sprawy, o których będziemy mówili, one już miały swoje miejsce i swoje spotkania zarówno w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szpitali Prywatnych, jak też Polskiej Federacji Szpitali, jak też w pracodawcach medycyny prywatnej, czy w naszej dużej organizacji Porozumienie Zielonogórskie. Dotychczas, w momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia, odbyło się z naszym udziałem kilkadziesiąt już webinariów, a to webinarium ma rzeczywiście w sposób szczególny odbić się na naszych działaniach. Będziemy mówić o doświadczeniach nie tylko UV, a przypomnę, że technologia dekontaminacji UVC w ochronie zdrowia na podstawie wyników badań i doświadczeń szpitali to nasz dzisiejszy temat, ale będziemy pewno się odnosić dzięki naszym wspaniałym panelistom do tych wszystkich spraw, które są związane z pandemią dnia dzisiejszego. Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich Państwa i tych, którzy są naszymi panelistami i tych, którzy zechcieli znaleźć czas, aby posłuchać, jak ma dzisiaj wyglądać bezpieczny szpital, na którego to bezpieczeństwo mamy bezpośredni wpływ. Szanowni Państwo, ja jeszcze raz witam w imieniu pracodawców RP. Nazywam się Andrzej Mądrala, jestem wiceprezydentem pracodawców, a mam dzisiaj wielki zaszczyt przekazać prowadzenie naszego spotkania panu profesorowi Jarosławowi Pinkasowi, który jest między innymi konsultantem krajowym w dziedzinie zdrowia publicznego. Panie profesorze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. To wielki zaszczyt dzisiaj móc moderować tak istotne spotkanie. Spotkanie, myślę, niezwykle na czasie. Nie będę omawiał problemu zakażeń szpitalnych w Polsce, bo myślę, że on jest powszechnie znany dla wszystkich tych, którzy dzisiaj z nami są, którzy chcą nabyć nowej wiedzy, którzy chcą wymienić się doświadczeniami, którzy w sposób jednoznaczny pokazują, jak ważna jest znajomość problematyki zakażeń szpitalnych. Myślę, że w Polsce już nie ma menadżera, który by to deprecjonował. Myślę, że wszyscy wiedzą, że żeby zarządzać szpitalem w sposób nowoczesny, żeby szpital zbilansować, trzeba mieć zespoły ludzkie pracujące nad tym, żebyśmy mieli poczucie panowania nad zakażeniami szpitalnymi, żebyśmy byli na bieżąco z wiedzą i żebyśmy mogli bardzo szybko reagować, zmieniać swoje decyzje, uczyć się, a przede wszystkim wymieniać doświadczenia. No właśnie, przede wszystkim wymieniać doświadczenia. Wiedza zmienia się na osi czasu w sposób nieprawdopodobny, szczególnie pokazał nam to COVID. I fascynujące jest to, że właśnie w dobie pandemii będziemy rozmawiać na temat zakażeń szpitalnych. Myślę, że dzięki pandemii wiele się jeszcze nauczyliśmy i wiele nowych technologii zostanie szybciej wdrożona niż do tej pory. Proszę Państwa, ja mam niezwykłą przyjemność powitać dzisiaj naszych panelistów, prelegentów. Szczególnie serdecznie witam pana profesora Roberta Flisiaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Witamy pana profesora. Chciałbym bardzo serdecznie powitać pana Michała Ludkiewicza, który pracuje w Centralnym Szpitale Klinicznym MSWiA, jest z wykształcenia pielęgniarzem w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Ogromna praca wykonana przez pana. Serdecznie gratulujemy, szpital z ogromnymi sukcesami. Witam serdecznie pana Tomasza Kocybę, specjalistę do spraw higieny szpitalnej i profilaktyki zakażeń w Zakładzie Higieny Szpitalnej i Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Ratyzbonie. Witam serdecznie.
Szczególnie serdecznie także chciałbym powitać panią profesor Małgorzatę Bulandę z Zakładu Kontroli Zakażeń i Mykologii Katedry Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie panią profesor. Serdecznie witam panią profesor Annę Różańską z Zakładu Kontroli Zakażeń i Mykologii Katedry Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum. Witam serdecznie panią profesor. Niezwykle serdecznie witam pana Mateusza Grabkę, dyrektora zarządzającego Ecolab Biosafety oraz pana Jacka Kopacza, który jest menadżerem Ecolite Biosafety. Proszę państwa, myślę, że przejdziemy od razu do głównego zagadnienia. Porozmawiamy na temat nowych technologii, a właściwie nowej technologii, która na mnie zrobiła nieprawdopodobne wrażenie. Jestem głęboko przekonany, że jest to taka innowacja, która zostanie bardzo szybko wdrożona i właściwie będzie moim zdaniem w jakiejś mierze w pewnym momencie pewnym standardem postępowania, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie zakażeniom szpitalnym w Polsce. Ponieważ chciałbym trzymać się czasu, bardzo prosiłbym o prezentację i opis nowej technologii dekontaminacji UVC pana Mateusza Grabka oraz pana Jacka Kopacza z firmy Ecolite Biosafety. Bardzo proszę. A więc witam państwa bardzo serdecznie. To ogromna przyjemność i zaszczyt, bym mógł przedstawić nowe strategie bezpieczeństwa biologicznego dla szpitali w Polsce. Przed tak znakomitym gronem ekspertów oraz odbiorców uważam, że w aktualnym okresie pandemii dzisiejszy webinar ma szczególne znaczenie. Świetnie. Przedstawię ci państwu najnowsze strategie do walki z zakażeniami szpitalnymi oraz przenoszeniem patogenów w sektorze ochrony zdrowia. Na podstawie opinii szpitali oraz na podstawie własnych doświadczeń uważam, że przed nami jest nowa era oraz nowy standard w podejściu do procesów dekontaminacji w szpitalach. Postaram się dzisiaj państwu udowodnić, dlaczego moje stwierdzenie jest kluczowe w tym aspekcie. Momencik, bo to jakieś problemy techniczne chwilowe. Już momencik. Przepraszam najmocniej. A więc tak, zanim jakby zgłębię temat zaawansowanej technologii UVC, chciałbym powiedzieć, że w ostatnich 2 latach przeprowadziliśmy szereg konsultacji ze szpitalami, działami zakażeń oraz higieny szpitalnej. Zależało nam, by poznać rzeczywiste problemy, ale i potrzeby w szpitali w zakresie aktualnych metod dezynfekcji oraz procesów dekontaminacji. Zależało nam również, by dowiedzieć się, jakie konkretne patogeny alarmowe występują w środowisku szpitalnym. Myślę, że doskonale zdajemy sobie sprawę, iż pandemia koronawirusa spowodowała, że kwestie bezpieczeństwa biologicznego zostały wysunięte na pierwszy plan. A więc technologia promieniowania UVC jest wszystkim doskonale w Państwu znana od kilkudziesięciu lat, wykorzystywana w sektorze ochrony zdrowia na świecie. Nie będę więc opisywał samej technologii, a skupię się przede wszystkim na jej obecnym zaawansowaniu, standardach oraz sposobach ich umiejętnego i bezpiecznego zastosowania. W polskich szpitalach dotychczasowa wiedza bardzo często kończyła się na standardowych lampach UV, które naszym zdaniem słusznie zostały wycofane z uwagi na swoją niską efektywność, długi czas ekspozycji oraz brak szczegółowych badań. Badania wielu naukowców na świecie oraz opinie szpitali, przykładowo z rynku amerykańskiego, pokazują, że jedynie wysoka równomierność promieniowania, jak i jego intensywność ma istotny wpływ na krótki czas i wysoką redukcję patogenów zarówno na powierzchniach, jak i w powietrzu. Dla porównania, wysokowydajne systemy dekontaminacji UVC o udokumentowanej skuteczności znajdują obecnie zastosowanie w ponad 500 amerykańskich szpitalach. A więc w Stanach Zjednoczonych są już wykorzystywane tego typu systemy. Są już wykorzystywane tego typu systemy od ponad 10 lat i z dobrymi wynikami wspierają szpitale. Od rozpoczęcia pandemii wiele krajów na świecie rozpoczęło starania, by unormować rynek rozwiązań UVC i wytypować jedynie te rozwiązania i firmy, które gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa. W Stanach Zjednoczonych dba o to m.in. FDA, czyli Food and Drug Administration, agencja rządowa, która reguluje standardy i normy dla producentów lub firm importujących produkty, które emitują promieniowanie ultrafioletowe. Z kolei zaś na rynku brytyjskim system służby zdrowia NHS, czyli National Health Service, po półtorarocznej weryfikacji aktualnych trendów w technologii UVC, badań i bezpieczeństwa promieniowania
dopiero teraz wyłoniła listę jedynie kilkunastu firm, które od 2022 roku będą mogły oficjalnie wdrażać swoje rozwiązanie w szpitalach w Wielkiej Brytanii. Rozwiązania naszej firmy, o których za chwilę krótko powiem, również, które są wdrażane w polskich szpitalach, również znalazły się na tej liście NHS. A więc przechodzimy do zaawansowanej dekontaminacji UVC oddziałów szpitalnych. A więc w oparciu o konsultacje ze szpitalami w Polsce oraz na bazie ponad 12-letniego doświadczenia w obszarze oświetlenia LED stworzyliśmy specjalistyczny system do dekontaminacji, którego skuteczność potwierdziliśmy wieloma badaniami na szeroką skalę. I tak naprawdę w naszej opinii skuteczna i bezpieczna technologia UVC w środowisku szpitalnym powinna się opierać na czterech filarach. Równomierność, napromienienie, efektywność oraz badania laboratoryjne. To są jakby kluczowe aspekty. Równomierność. Dlaczego równomierność? Ponieważ doskonale równomierność jest kluczowa, ponieważ podczas procesu dekontaminacji promieniowanie UVC powinno dotrzeć w każde miejsce, by zredukować patogeny zarówno z powierzchni, jak i z powietrza. Jak wiemy, w wielu pomieszczeniach szpitalnych stoi aparatura medyczna, która uniemożliwia dotarcie do każdego miejsca, na przykład przy użyciu pojedynczych rozwiązań. Trzy roboty komunikujące się ze sobą to rozwiązanie, które pozwoli zniwelować efekt zacienienia do minimum. Kolejny filar kluczowy jest to napromienienie, czyli inaczej dawka promieniowania UVC. Znając niektóre problemy szpitali z zakażeniami, przy tworzeniu rozwiązania koncentrowaliśmy się na walce z patogenami leko- i antybiotykoopornymi, które wymagają bardzo dużych dawek promieniowania UV mierzonych w jednostce joule na metr kwadratowy. Na bazie algorytmu przygotowanej aplikacji do zarządzania robotami używamy dawki 2700 joule na metr kwadratowy. Dzięki temu redukujemy ponad 99% patogenów alarmowych w czasie 6 minut o powierzchni 30 metrów kwadratowych. Dla porównania, dla Państwa wiedzy mogę przytoczyć przykład wirusa SARS-CoV-2, który do osiągnięcia 6 logarytmu, czyli ponad 99% i 9 dziesiątek tysięcznych, na podstawie badań Uniwersytetu Bostońskiego wystarczy ponad około 36 sekund w tej powierzchni 30 metrów kwadratowych. Proszę sobie zatem wyobrazić, jak możemy redukować obecność wirusa przykładowo na oddziałach covidowych. I przedostatni filar, czyli efektywność. Zastosowana technologia skanowania powierzchni wraz z dedykowaną aplikacją pozwala wykonać pomiar, a następnie obliczyć czas do przeprowadzenia dekontaminacji. Rozwiązanie zostało stworzone dla personelu medycznego, a nie dla wykwalifikowanej kadry technicznej. To jest kluczowe. By móc zmierzyć natychmiastowy efekt ekspozycji promieniowania UV, personel może stosować dozymetr UV bezpośrednio po procesie dekontaminacji. I ostatni już filar są to badania laboratoryjne. By być w pełni wiarygodnym i uczciwym wobec wszystkich szpitali, przeprowadziliśmy szereg badań mikrobiologicznych. We współpracy z wiodącymi instytucjami mikrobiologicznymi w Polsce oraz między innymi w Niemczech opracowaliśmy metodologię odpowiadającą realnym warunkom szpitalnym. Wykonaliśmy wiele badań na różnych powierzchniach, między innymi dla grupy patogenów ESCAPE oraz pozostałych patogenów lekoopornych, antybiotykoopornych. Więcej szczegółów na ten temat przedstawią panie profesor z Katedry Mikrobiologii Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. I podsumowując, mając na uwadze wszelkie przedstawione argumenty i doświadczenia, mamy świadomość, że zmiany systemowe dotyczące protokołów dezynfekcji, jak i procesów dekontaminacji mogą znacznie przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa biologicznego personelu oraz pacjentów. Dlatego, tak jak wspomniałem na początku, dzisiejszy webinar ma przedstawić Państwu nowy sposób myślenia o technologiach wspierających procesy dezynfekcji i dekontaminacji, a także strategię do walki z groźnymi patogenami i zapobieganiem zakażeniom. Z mojej strony ja dziękuję. Głos przekazuję Jackowi, który jeszcze opowie Państwu o doświadczeniach w polskich szpitalach w ostatnim roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję za głos. Naszą misją przede wszystkim było podjęcie działań, aby udostępnić transfer wiedzy i najnowszych rozwiązaniach
tym najbardziej zainteresowanym i tym najbardziej zaangażowanym na pierwszej linii frontu walki z pandemią i w regularnych aktywnościach w zakażeniach szpitalnych. Mijający rok to intensywny okres współpracy z blisko 30 szpitalami w kraju, również wieloma poza granicami Polski, którzy uznali nasze rozwiązania za skuteczne, za warte przyjrzeniu się. Szpitale skorzystały z oferty naszego pilotażu technologicznego, podczas którego zarówno umożliwiliśmy wykorzystanie urządzeń w szpitalach w sposób i według swoistej mapy drogowej uzgodnionej z zespołami zakażeń i sekcjami higieny, uwzględniających zarówno blok operacyjny, oddziały intensywnej terapii, kliniki, poradnie, kończąc na punktach szczepień i SOR-ach. W tym czasie przeszkoliliśmy setki osób, które wielokrotnie podkreślały, jak prosta, przyjazna jest technologia w naszym wydaniu. Wiele z tych pilotaży zakończyło się opiniami funkcjonalnymi, również prowadzonymi samodzielnie kontrolnymi badaniami mikrobiologicznymi. Wymienię tutaj Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku wraz z Kliniką Chorób Zakaźnych i Hepatologii właśnie pana profesora Fisiaka. Również jesteśmy w trakcie intensywnego pilotażu w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich szpitali, natomiast w tej grupie pilotażowej są szpitale na każdym poziomie, w każdej skali i bez względu na organ założycielski. Także mówimy o szpitalach zarówno publicznych, jak i prywatnych. Myślę, że nasi eksperci również podkreślą efekty pracy w tak newralgicznych placówkach jak Tymczasowy Szpital Narodowy, jak również zaproszony do współpracy Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Ratyzbonie. Dziękuję za możliwość tej harmonijnej współpracy i cieszę się na współpracę w kolejnych latach. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bardzo bym prosił teraz panią profesor Bulandę i panią profesor Różańską o przedstawienie zagadnienia technologia UVC w badaniach mikrobiologicznych, patogeny alarmowe. Panie reprezentują Uniwersytet Jagielloński. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękujemy obie za zaproszenie. I zanim pani profesor Różańska przedstawi państwu wyniki naszych badań, do laboratoryjnych, chciałam w pewien sposób wytłumaczyć naszą obecność tutaj na tym spotkaniu. Czy państwo mnie słyszycie? Dobrze. Mianowicie w środowisku krakowskim, w środowisku mikrobiologów, zagadnienia dotyczące z zakażeniami związanymi z opieką medyczną to już bardzo długi okres czasu naszych zainteresowań. To obrazuje się przede wszystkim w tym, że no istnieje w Krakowie Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, ale także i moja katedra, w której istnieje Zakład Kontroli Zakażeń, co jest raczej wyjątkowe, jeżeli chodzi o uczelnie medyczne. Oczywiście w ramach dydaktyki mówimy o tym, o tych zagadnieniach, ale mamy się skupić na pracach badawczych. Nic więc dziwnego, że od lat zajmujemy się problemami bardzo szeroko pojętymi, związanymi ze środkami przeciwdrobnoustrojowymi. Pracowaliśmy w poprzednich latach nad różnymi substancjami, które miały zapewnić, że powierzchnie dotykowe miały być bezpieczne i mają być bezpieczne, bo nic się nie zmieniło dla pacjentów, ale ostatnia sytuacja i pandemii covidowej i tego, że coraz więcej tak zwanych drobnoustrojów alarmowych, czyli drobnoustrojów, które zagrażają nie tylko
pojedynczym pacjentom, jeżeli chodzi o ciężkość przebiegu i trudności terapeutyczne, ale i ze względów epidemiologicznych, ponieważ szerzą się, siejąc pogrom na oddziałach w postaci ognisk, zajęliśmy się także i procesami dekontaminacji. Oczywiście w najnowocześniejszym tego słowa w tej chwili znaczeniu, czyli nowych technologii. No i została nam zaproponowana taka wspólna praca polegająca na tym, że najpierw w laboratorium, czyli w warunkach in vitro, zasymulujemy warunki środowiska szpitalnego, używając szczepów w pewnym sensie wzorcowych, ale to są szczepy, które pochodzą z kolekcji szpitalnych, które my posiadamy, które zaliczamy do całej grupy właśnie bakterii Escape. I zasymulujemy takie środowisko skażone i sprawdzimy, jak te nowoczesne urządzenia, o których dzisiaj mówimy, redukują to zagrożenie. Przeprowadziliśmy takie badania, zaraz Państwo zapoznacie się z jego wynikami. To były dwie serie badań. Jedne dotyczyły właśnie tych drobnoustrojów gram dodatnich i gram ujemnych zaliczanych do tej grupy, a więc mamy tutaj enterokoka, gronkowca, klepsiellę, pseudomonas, acinetobakter. No same te rodzaje, już nie mówię o gatunkach wieloopornych, no od razu sieją grozę, bo rzeczywiście to są drobnoustroje, które wykształciły taką moc mechanizmu w walce z antybiotykami, które my stosujemy, no bo chcą przeżyć, że w tej chwili rzeczywiście wyeliminowanie tych drobnoustrojów i niedoprowadzanie do tego, żeby kolejny pacjent uległ zakażeniu, jest bardzo, bardzo trudne. A druga seria badań dotyczyła drobnoustroju, który co prawda nie jest zaliczany do grupy Escape, ale także jest zaliczany do pierwszej piątki drobnoustrojów, które są czynnikami zakażeń szpitalnych, zakażeń związanych z opieką medyczną, mianowicie Clostridioides difficile. To jest o tyle istotne, że w przypadku tych pierwszych drobnoustrojów to były drobnoustroje tlenowe, wydawałoby się dużo łatwiej rosnące w środowisku i niezarodnikujące. Natomiast właśnie Clostridioides difficile to drobnoustroj bardzo trudny, jeżeli chodzi o eliminację ze środowiska, bo ten drobnoustrój przystosowuje się poprzez sporulację do tego, żeby przeżyć niekorzystne warunki, które my stwarzamy w trakcie procesu dekontaminacji. Dekontaminacja, która jest jedną z podstawowych form profilaktyki przy zakażeniach szpitalnych, zwłaszcza przekazywanych drogą egzogenną, zawsze ma jakieś luki. Czy to wynika z tego, że jest zbyt rzadko wykonywane sprzątanie i dezynfekcja, czy to z powodu jakiegoś błędu ludzkiego, czy to z powodu zastosowania niestosownego środka dezynfekcyjnego, powinna być zastąpiona jeszcze jakimś czynnikiem uzupełniającym. I uważamy, że właśnie takim czynnikiem uzupełniającym, proszę Państwa, jest właśnie promieniowanie UCV. I teraz jeszcze dosłownie jedno ostatnie zdanie. Najistotniejszą drogą przenoszenia zakażeń szpitalnych, poza oczywiście zakażeniami endogennymi, które wywołane są własną florą, są zakażenia egzogenne. Czyli takie, które doprowadzają do tego, że pacjent obok, w sali, a niestety izolatek w naszych szpitalach mamy bardzo mało, czyli pacjenci niestety leżą na to jest dobrze, 3-4-osobowych salach, mogą być narażeni na przeniesienie zakażenia. W związku z tym oczyszczanie w cudzysłowie środowiska, czy to powietrza, czy powierzchni dotykowych, rzeczywiście odgrywa bardzo istotną rolę. I jeszcze dosłownie, jestem gadułą, naprawdę ostatnie zdanie, my oczywiście koncentrujemy się w tej chwili na pandemii COVID. I to jest w tej chwili nasze kluczowe zadanie. Ale nie zapominajmy, proszę Państwa, że zakażenia bakteryjne były i są. My trochę o nich się zapomnieliśmy, a ja jako osoba pracująca w jednym z zespołów kontroli zauważam, że równolegle z zakażeniami powodowanymi przez wirus SARS-CoV-2 występują bardzo ciężkie zakażenia bakteryjne,
właśnie powodowane przez drobnoustroje alarmowe, które bardzo pogarszają stan zdrowia pacjentów covidowych, bo oczywiście najczęściej także atakują też układ oddechowy, który jest już zniszczony przez tego wirusa. Czyli jednym słowem, to co proponujemy, to stosowanie oczyszczania zarówno powietrza, jak i powierzchni, na które to powietrze spada, łącznie z drobnoustrojami, to jest na pewno bardzo istotny element przy profilaktyce przenoszenia się drobnoustrojów, transmisji wewnątrz szpitalnych. Bardzo dziękuję. Ja oczywiście jestem do dyspozycji potem w pytaniach, a teraz myślę, że to, na co Państwo szczególnie czekacie, mianowicie jak wyglądały te nasze badania w warunkach laboratoryjnych, które miały symulować środowisko szpitalne. Dzień dobry Państwu. Ja prosiłabym może o uruchomienie prezentacji, co tak w skrócie przedstawię nasze wyniki i badania. Nie wiem tylko, czy mogę, czy ja sobie sama tą prezentację, tak? Zmieniam slajdy? Takie techniczne pytanie mam. Dobrze, to dziękuję bardzo. Tak jak pani profesor wspomniała, te badania laboratoryjne polegały na skażaniu wybranych materiałów określonymi szczepami bakterii, a potem działaniu promieniowaniem i sprawdzaniu skuteczności tego działania. Tutaj badania były prowadzone na zlecenie we współpracy firmy Ecolight i to mamy teraz na slajdzie akurat zespół roboczy wymieniony. Pani profesor Bulenda wymieniła już te drobnoustroje z grupy Escape, które były testowane, czyli i gram dodatnie, i gram ujemne bakterie. Badanie polegało, tak jak powiedziałam, na skażeniu nośników symulujących materiały, a właściwie reprezentujących materiały występujące na powierzchniach dotykowych w szpitalach, czyli to były takie nośniki wykonane z plastiku, ze stali nierdzewnej i ze szkła, rozmieszczone w różnych miejscach pomieszczenia, w którym to badanie było wykonane, skażone właśnie tymi szczepami klinicznymi, zarówno Escape, jak i też na drugim etapie, w drugiej części badania wykorzystane były szczepy Clostridioides difficile. Tutaj wykorzystane były roboty i potem odzyskiwane z tych nośników pozostałości, przetrwałe komórki bakteryjne były zliczane, oceniany był dzięki temu stopień redukcji, bo oczywiście było to badanie ilościowe. Tutaj na schemacie mamy przedstawione rozmieszczenie tych robotów dezynfekujących i opis punktów testowych. Te punkty testowe były na różnej wysokości, też w różnym położeniu w stosunku do robotów pionowym, poziomym, poziom, wysokość podłogi, wysokość blatów roboczych, ale też tak pionowo umieszczone, czy to na futrynie nośniki skażone, czy na półkach, dosyć no, w odległościach mniej więcej od metra do dwóch metrów od poszczególnych robotów. I w sumie może już wyniki, bo chyba nie mamy jakoś bardzo dużo czasu, na tym slajdzie są niebieskie słupki, prezentują gęstość zawiesień bakteryjnych wykorzystanych do skażenia poszczególnych nośników. Natomiast takie prawie niewidoczne czerwone słupki pokazują gęstość zawiesiny bakteryjnej odzyskanej po działaniu promieniowania UVC. Tutaj mamy w czasie 6 minut dla poszczególnych testowanych szczepów z grupy Escape i dla poszczególnych materiałów. Tutaj mamy plastik, szkło i stal nierdzewną. I to tak myślę najlepiej właśnie widać na wykresie, że ten stopień redukcji jest no, bardzo duży. Tutaj prawie w ogóle tych czerwonych słupków już nie ma, natomiast w czasie 10 minut właściwie tylko Enterococcus fecalis wykazywał jeszcze
najwięcej stosunkowo przetrwałych komórek bakteryjnych, natomiast to najwięcej to i tak oznacza stopień redukcji rzędu 100% albo 99%. Tabela z kolei przedstawia dla dwóch wybranych szczepów wyniki właśnie testowania skuteczności promieniowania UVC wobec Clostridioides difficile. No i tu akurat te wyniki, jak Państwo widzicie w trzech ostatnich kolumnach tabeli, są różne w zależności od materiału, który był skażany. Okazuje się, że na przykład dla szczepu numer 2 na metalu ten stopień redukcji był stosunkowo najsłabszy, a na pozostałych nośnikach i też w przypadku innego szczepu Clostridioides difficile ta skuteczność wyniosła około 90%, czy bliska była 100%. Natomiast tutaj pani profesor też wspominała, że Clostridioides difficile jest szczególnie trudnym drobnoustrojem bakterią do wyeliminowania ze środowiska i też opornym na działanie różnych czynników dezynfekujących, no bo jest bakterią sporującą i przede wszystkim tutaj wyzwaniem jest eliminacja spor. Natomiast tak krótko podsumowując te wyniki, które uzyskałyśmy w badaniu laboratoryjnym, to należy podkreślić, że faktycznie ta metoda UVC to rozwiązanie zastosowane w robotach Okta UVC gwarantuje czy prowadzi do redukcji prawie 100% czy ponad 90% właściwie w przypadku wszystkich testowanych szczepów. Warto tutaj też myślę zaznaczyć, że gęstość zawiesiny bakteryjnej, która stosowana była w tych badaniach laboratoryjnych, wynosząca około 10 do 6 jednostek tworzących kolonie na mililitr, jest oczywiście gęstością znacznie, drastycznie przekraczającą poziom kontaminacji, którego możemy się spodziewać i który faktycznie występuje w warunkach rzeczywistych. To jest mniej więcej tak, że takie badania, posiewy wymazów ze środowiska dają nam na płytce wzrost kilkunastu, w szczególnych wypadkach kilkudziesięciu kolonii na płytce. Tutaj ta zawiesina była tak gęsta, że tych bakterii nie dało się w żaden sposób policzyć po wyhodowaniu. Dziękuję bardzo. Panią profesor, przypominam Państwu, że jest możliwość zadawania pytań na czacie. Proszę korzystać z czatu, ale ja skorzystam z roli moderatora i zapytam się, czy te prace były już gdzieś publikowane? One są fascynujące, niezwykle spektakularne. Niestety nie, dlatego że badanie trwało od wiosny do końca września, więc pierwsza część Escape to była wiosna, kwiecień, maj. Natomiast wrzesień i jeszcze początek października to były badania, które uwzględniły trzy szczepy Clostridioides difficile i też te wieloodporne, szczególnie oporne, na przykład Klebsiella, szczepy Klebsielli, dodatkowo jeszcze Candida auris. Dlatego to jest trochę mało czasu, żeby już pojawiła się publikacja, ale mam nadzieję, że powstanie i że zostanie gdzieś opublikowana. Tym niemniej na konferencji u pana profesora Flisiaka, dzień dobry panie profesorze, nie mieliśmy okazji osobiście, chociaż w ten sposób się poznać, to było już ogłoszone, także część tych wiadomości została przekazana dla osób zainteresowanych. Jasne, czujemy się wyróżnieni w takim razie, że dostaliśmy ten przekaz na webinarium pracodawców RP. Bardzo, bardzo dziękuję panią profesor. I teraz bardzo proszę pana profesora Roberta Flisiaka, doświadczenia Szpitala Uniwersyteckiego, Szpital Kliniczny w Białymstoku. Bardzo proszę, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Ja bardzo króciutko. To nie będą takie dowody naukowe, jakie panie przedstawiły. Nawiązując do tego, co pani profesor powiedziała, tak, sprzęt był postawiony nawet na sali wykładowej podczas zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Podobno przed zjazdem sala została
przygotowana. Dzięki temu mogliśmy zjazd, to odbywało się we wrześniu, przeprowadzić w pełni on-site, to znaczy w większości on-site, tak udało nam się trafić czasowo. I faktycznie były prezentowane te wyniki. Też gorąco zachęcam do tego, żeby jak najszybciej opublikować te wyniki. Jeżeli chodzi o moje refleksje dotyczące sprzętu, nie będę ukrywał, że gdy panowie zgłosili się do nas po raz pierwszy, to tak sceptycznie patrzyłem. No, bardzo dużo różnych firm, różnych osób zgłaszało się z różnymi rewelacjami. Cały czas mamy z tym do czynienia, nie tylko w zakresie diagnostyki czy leczenia zwłaszcza, ale i profilaktyki to obrodziło. Natomiast gdy przyjrzałem się urządzeniu, posłuchałem, zobaczyłem, jak ono jest wykorzystywane w praktyce i to, co uderzyło nas przede wszystkim, to czas, bo w szczycie fali my potrzebowaliśmy bardzo szybko oczyścić salę, żeby przygotować ją dla kolejnych pacjentów. Normalna fumigacja, no to są godziny, kilkanaście godzin czasami, żeby uzyskać pożądany efekt. Tutaj mieliśmy ten sam efekt w minutach. Oczywiście najpierw no, patrzyliśmy z takim niedowierzaniem, jak te testery pokazują, że urządzenie działa, no a potem, gdy się dowiedzieliśmy, że to również jest do zweryfikowania poprzez badania bakteriologiczne, poprzez badania wirusologiczne, no to stało nam się to, okazało się, że urządzenie jest jak najbardziej do wykorzystania w praktyce. Złożyliśmy zamówienie już w tej chwili na zakup tych urządzeń, no jedyne, co nas powstrzymuje, to w tej chwili brak środków. Natomiast mam nadzieję, że będziemy mieli w najbliższych miesiącach już do dyspozycji urządzenie. W tej chwili, proszę Państwa, bardzo by mi się przydało, chociażby dlatego, że luzujemy pacjentów, zmniejszyła się liczba zakażeń związanych z SARS-CoV-2. Przygotowujemy salę dla innych pacjentów, żeby sprostać oczekiwaniom tych stojących w kolejce, zaniedbanych pacjentów często, którzy wymagają w tej chwili hospitalizacji, żeby mogli wejść na salę w pełni bezpieczne. No i tutaj w tym momencie takie urządzenie jest no, niezwykle pożądane, taki system cały jest niezwykle pożądany i tutaj widzę olbrzymie zastosowanie. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Oddaję teraz głos panu Michałowi Ludkiewiczowi, doświadczenia szpitalne, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, słyszymy tak, znakomicie. Potwierdzam. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, jak to było wspomniane, zaczął współpracę na początku 2021 roku, kiedy to zaczęliśmy testowanie sprzętu UVC z firmy Ecolite w szpitalu tymczasowym. Główne jakby miejsce testowania tego sprzętu to był punkt szczepień masowych. Możemy sobie wyobrazić, Stadion Narodowy no, nie jest przystosowany do działań medycznych zbytnio, ewentualnie tak zwanych działań nagłych. No i pojawił się tutaj problem. Po pierwsze, duża ilość, kubatura 5000 do 10000 nawet metrów kwadratowych w jednej sali, to można sobie wyobrazić. A nikt nie przewidział tego, że sufity powinny być podwieszane, więc najczęściej są odurowane z klimatyzacją. Plus do tego mnóstwo różnego rodzaju sprzętów, załomów, zakamarków i tak dalej. Dzięki tutaj firmie Ecolite udało nam się przetestować i tutaj dziękuję panu Jackowi, ten sprzęt, ustawić go tak, żebyśmy mogli jak najbardziej z niego skorzystać. No i także, żeby być pewnym jego efektów. Nie ukrywam, że podczas fali szczepień mieliśmy 7000 szczepień dziennie.
co może się wydawać niby mało, niby dużo, ale dla nas to było bardzo dużo. To było 7 tysięcy osób, które wchodzą z własną florą bakteryjną, patogenami, innymi drobnoustrojami, dotykając poręcy, schodów, szyb, krzeseł, wszystkiego po kolei, zostawiają i po prostu krzyżowo wymieniają się tym. Chodziło nam głównie o bezpieczeństwo pacjentów szczepionych, co wiadomo w obecnym stanie COVID-a jest bardzo ważne, ponieważ tak jak tutaj pani profesor wspomniały, bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na nadkażeń, tak? Czyli COVID jest jakby tym pierwszą taką rzeczą, która atakuje, a potem niestety też bakterie, o których większość z nas zapomina, a głównie uważając, że COVID jest najgroźniejszy. No tutaj jak doskonale wiemy, kto pracuje z pacjentami, że SARS-CoV-2 to jedno, a bakterie niestety powodują nawet u chorych, którzy już wychodzą na dobrą ścieżkę i tu chyba każdy mnie poprze, niestety potem nawet zgon pacjenta przez właśnie drobnoustroje chorobotwórcze. Obecnie urządzenia UVC testujemy także w innych miejscach poza szpitalem tymczasowym. W Centralnym Szpitalu Klinicznym obecnie mamy to na oddziale intensywnej terapii oraz na oddziale na bloku operacyjnym. A tam problemy, jak chyba każdy z nas wie, to problem ojomów jest powszechny, a każde łóżko musi być zajęte, na każde łóżko czeka kolejny pacjent. Pacjenci niestety ojomowi są dość mocno skolonizowani przez różnego rodzaju patogeny ze względu na słaby organizm, ze względu na środki lecznicze, które no niestety też trochę obciążają układ nasz organizmów. Pojawił się problem, że dość często na oddziałach intensywnej terapii pojawiają się różnego rodzaju lekoodporne szczepy, które niestety powodują u chorych z dużymi obciążeniami zgony pacjentów albo trwałe uszkodzenia niektórych narządów. Tutaj bardzo nam zależało na tym, żeby jak najszybciej i jak najlepiej można było pracować, czyli pacjent zwalnia łóżko, wychodzi do domu, znaczy wychodzi na inny oddział lub niestety umiera. My potrzebujemy tego łóżka, no ale jak wszyscy wiemy, dezynfekcja, jak tu też było wspomniane, sama nie spełnia tych wszystkich atrakcji, które niestety możemy tutaj powiedzieć, że są. Więc potrzebowaliśmy właśnie czegoś takiego jak jakieś lampy, które świecą. Tylko jak wszyscy wiemy, poprzednie lampy bakteriologiczne nie spełniały tych zadań. Kończąc powoli jakby wywód, powiem tak. Nasz szpital postawił sobie taką mapę drogową w kierunku zakażeń i chyba cała służba zdrowia podobne ma zdanie. Jest to redukcja patogenów za pomocą urządzeń. Jak wszyscy wiemy doskonale, po pierwsze w dzisiejszych czasach musimy te urządzenia mieć zautomatyzowane, intuicyjne i praktyczne, tak? Niestety zmniejszenie kosztów pracowniczych, tak? Albo żeby mógł to zrobić jeden pracownik, a nie 10, co jest tutaj także ważne. Muszą też być jak najmniej obsługowe, no i najlepiej bezkosztowe, o czym tutaj profesor Cisiak wspomniał, no chociażby fumigacja powoduje to, że po pierwsze potrzebujemy do tego pracowników, po drugie potrzebujemy dużo czasu, po kolejne potrzebujemy jeszcze do tego środka. Tak? Tutaj jak technologia UVC zapewnia nam, że nie potrzebujemy żadnego środka, naprawdę wystarcza jeden pracownik, który to przestawia po całym tutaj na przykład naszym punkcie szczepień. I cóż jeszcze tutaj można dodać? Jedno, co my też zwracamy uwagę, o czym mało osób w ogóle wspomina w zakażeniach, to jest to, że dużym problemem wszystkich szpitali, nie tylko szpitali, jest nosicielstwo personelu. Tak? Musimy pamiętać o tym, że personel jako osoby, które chodzą, wracają do domu, chodzą po sklepach, wracają, pomimo tego, że się dezynfekują, myją ręce zgodnie z zasadami, i tak są dość często nosicielami różnych rodzajów patogenów i przynoszą je do szpitala. Tam też niestety na nas te patogeny jakby jako zdrowych organizmach trochę mniej robią wrażenia. Niestety, no jak wiemy, na chorych one mogą nawet prowadzić do zgonu pacjenta. Dziękuję. Jeżeli państwo mają jakieś pytania, to oczywiście.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Ponieważ panie profesor z Krakowa mają dzisiaj jeszcze inne aktywności i będą nas musiały opuścić koło godziny 12, bardzo prosiłbym o odpowiedź na pytania z czatu. Ja je zadam panią profesor. Po pierwsze, według jakiej normy wykonywano badania? I drugie pytanie od razu, czy stosowano szczepy wzorcowe? Gdybym mógł prosić panie profesor o odpowiedź na te pytania. Tak, to pytanie akurat widzimy, czat pani profesor gospodarek Komkowskiej z Bydgoszczy. Badania nie były prowadzone w oparciu o żadną normę. Badania były prowadzone z wykorzystaniem po prostu autorskiej metodyki w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem tych robotów. Natomiast szczepy, które były wykorzystane, to były szczepy kliniczne, pochodzące z zakażeń od pacjentów, więc jako, że to nie była norma, tylko po prostu bardziej badanie naukowe czy takie no, autorskie, to też nie było konieczności stosowania szczepów wzorcowych, tylko właśnie takie wysoko, lekooporne z zakażeń. Tak, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do pani profesor? Myślę, że w tej chwili nie widzę. W takim razie przejdźmy do kolejnej prezentacji. Doświadczenia szpitala, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Ratyzbonie, pan Tomasz Kocyba. Bardzo proszę. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Dzień dobry, słyszymy znakomicie. Podzielę z moim monitorem i pulpitem, czy mogę zacząć z prezentacją. Ogólnie to dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja jestem tak w świecie higieny w Polsce, w szpitalach całkiem nowy. Mam pierwszy raz tak kontakt poza Krakowiem. Mieliśmy już raz parę kontaktów z dużą pomocą, też trzeba przyznać dla nas. To no, krótko przedstawić, kim my jesteśmy. No, Klinikum Uniwersytecki w Regensburgu. My jesteśmy stosunkowo mała klinika uniwersytecka, jedna z najmniejszych, ale to, co nas wyróżnia, jest po prostu to, że my mamy w naszych 800 łóżek, prawie 10%, 80 łóżek na ułomie i aktualnie operujemy 20 ECMO, które niestety aktualnie też są wszystkie zajęte przez pacjentów z SARS-CoV-2. Taka jest niestety prawda czwartej fali, ale co my mamy około 5 tysięcy pracowników i stosunkowo dużo pacjentów my tutaj przechodzimy w naszym szpitalu. Taki wskaźnik Case Mix Index to jest taki w Niemczech, ale to można ewentualnie później wytłumaczyć, o co w tym chodzi. My w naszym zakładu higieny szpitalnej i chorób zakaźnych to jesteśmy stosunkowo nowym oddziałem, który się wykluczył z mikrobiologii u nas, ponieważ w ostatnich latach po prostu znaczenie higieny szpitalnej w Niemczech bardzo wzrosło i coraz większe jest. Także nasz kierownik, pan profesor Wolf Schneider, to jest pierwszy profesor do higieny szpitalnej w Bawarii, aktualnie jeden, w Niemczech ogólnie to jest 6 do 8. I pan profesor Bernd Salzberg jest nasz prowadzący infekcjolog, który nas też popiera w różnych badaniach i też u nas w oddziale. Ogólnie to ma nas świat higieny w Niemczech, to także krótko opowiedzieć, co my robimy. Mniej więcej to samo robią, co w Polsce higienisty w szpitalu. Nie? Wszystkie kwestie do punktu dezynfekcji. Ogólnie opieramy też całą technikę powietrze, woda, powierzchnię, budownictwo, walidacje różne, standardyzacje, to co nas zajmuje cały dzień. Szkolenie, trening, edukacja. I to szczególnie edukacja i trening personelu, i też informacja. I to jesteśmy też wspierani w naszym zespole, zespołem psychologów prowadzący przez panią doktor Gaube, która od roku nas wspiera. Ogólnie też porada i my jesteśmy taki link do organów nadzorczych, które w Niemczech stosunkowo ostro prowadzą ten nadzór, szczególnie w higieny, to znaczy do infekcji szpitalnych, ale też kolonizacji w szpitalach, bo to jest jedna z dużych kwestii u nas na miejscówce. W dużym stopniu też popieramy nasz oddział BHP, bo to no, są po prostu linki i jakieś strefy szare, które się łączą z higieną szpitalną. I ogólnie co u nas jest takie trochę unikalne w naszym zespole, że my mamy też pełne laboratorium sekwencyjne i się tym whole genome sequencing zajmujemy, które dla nas też bardzo ważne jest, bo ogólnie w Niemczech jest też stosowane jedno z najważniejszych światów higieny, że znaj swój szpital i trzeba wiedzieć wsywając, co się dzieje u nas w szpitalu i dlatego my się zdecydowali też na tą epidemiologię, szczególnie genetyczną. Ogólnie z grupy patogenów ESCAPE, te pseudomonady, enterokoki,
Klebsiella acetobomani i tak samo, ale ogólnie też w różnych projektach ten ogólny obserwację mikrobiomu na oddziałach, ale też sekwencujemy prawie wszystkie nasze SARS-CoV-2, które są pozytywne u nas w szpitalach, bo to na przykład dla nas jest ważne, jak dochodzi do infekcji w personelu, czy to było w kwestii pracy, czy to jest szczep podobny do jakiegoś pacjenta, który był po prostu na oddziale, czy to są infekcje prywatne, bo to dla nas jest indikator, czym ewentualnie w procedurach coś zmienić, czym po prostu bezpieczeństwo pracowników wnieść. Ogólnie to u nas też jest tak, w Niemczech, że to rosnące wyzwanie tych wieloodpornych patogenów jest i też chorób zakaźnych, co ta pandemia teraz SARS-CoV-2 nam pokazało. I to opiera u nas nie tylko zakażenia, ale też kolonizację pacjentów, bo my to jesteśmy w Niemczech tak zaregulowane, że nawet kolonizacja na przykład z enterokokami, które mają oporność na wankomycynę w szpitalu, nosi odpowiedzialność za to u nas w szpitalu. Tak, że to trzeba też mieć pod kontrolą i obserwować. I ogólnie co widać tutaj na przykład jest slajd z tą enterokoką fecją, które mają rezystencję na wankomycyny z roku 2020, także jak już pani profesor Bulanda wspomniała, że po prostu są w szpitalach, czasami się zdarzają ogniska i to ogólnie spore i potem się zaczyna też ta gra epidemiologiczna, żeby po prostu znaleźć połączenie i link, co leży za wszystkim. Ogólnie tu też widać takie małe ognisko, co my mieli na kardiochirurgii, gdzie to też jednak te 50 pacjentów, co było, były trzy ogniska ogólnie, które się tak przez 3 miesiące trzymały, ale to też poproszę poczekać, bo za niedługo do tego tematu będzie też publikacja, którą my się chętnie podzielimy, bo wnioski też były stosunkowo interesujące z tego wszystkiego. Ogólnie też, że powierzchnia i otoczenie pacjenta gra bardzo dużą rolę. Ogólnie co mamy my za wyzwania, co to znaczy do dezynfekcji powierzchni i to jest to, co na całym świecie po prostu wszystkich higieny trochę tak kwalifikuje. Dezynfekcja powierzchni, ale to trzeba pomyśleć nad tym, że jest po prostu rosnące wyzwanie co do wieloodporności patogenów, choroby zakaźne. Teraz muszę też wspomnieć, że u nas w szpitalu na przykład Clostridium difficile nie gra za dużą rolę, bo nasz profil pacjentów nie jest po prostu ten, który jest przydatny na Clostridium difficile, bo my mamy mało pacjentów geriatrycznych, tylko się skoncentrujemy po prostu na dużo onkologii po prostu u nas. Ogólnie też rosnące wymagania budowlane, budynki są tak już skonstruowane, że po prostu fumigacja nie zawsze jest możliwa i nie zawsze skuteczna i tak samo też konstrukcja nie zawsze pozwala na to wszystko. Właściwości po prostu powierzchni urządzenia medyczne są coraz bardziej skomplikowane. Jak się ogląda, jak taki ułom wyglądał jeszcze jak ja zaczynałem 15 lat temu i dzisiaj, to po prostu aparatury jest aktualnie mnóstwo i co też obserwować na tych ogólnych oddziałach jest ta luka odpowiedzialności, czy to nieznajomość odpowiedzialności personelu i zawsze taka dyskrepancja, kto jest w ogóle za jaką dezynfekcję odpowiedzialny. Czy to jest kadra sprzątająca czy pielęgniarka na miejscu. I to są też punkty, które krótko też pokażę obserwacje, co my też robimy na ten temat i co trzeba też wspomnieć. W Niemczech tak samo sytuacja kadrowa. Po prostu nie ma personelu, szczególnie w kadrze sprzątającej. Te ludzie zawsze pracują pod dużą presją, szczególnie presją czasową i to też znaczy, że walidacja tego manualnego procesu, który się robi na miejscu jest bardzo trudna. Ogólnie dostępność powierzchni jest zawsze wyzwaniem i też wykonalność personelu, bo też w Niemczech mamy duże bariery językowe na przykład, szczególnie w kadrze sprzątającej. Ogólnie co też trochę hamuje albo jest wyzwaniem są zasady PPE i BHP, które też trudno są weryfikowane. Ogólnie co można powiedzieć o dezynfekcji, co mnie w świecie higieny bardzo interesuje, jest też ta konieczność walidacji, po prostu zagwarantować, że jest taki ciągła kwalita i taki ciągła linia prosta, co dochodzi do jakości, do dezynfekcji i do dekontaminacji. To są też różne metody do tego, jak Glowcheck, ATP, ponieważ ale ten pomiar ATP to o dezynfekcji raczej mniej mówi, to chodzi więcej o takie mechaniczne czyszczenie i ogólnie robione wymazy, co się regularnie robi. Co my obserwowali, szczególnie u nas na ułomie, to też jest taki projekt, który będzie za niedługo publikowany, jest jakie jest w ogóle rozniesienie mikrobiomu po takim oddziale i co się dzieje. I ogólnie widać, że
Można to oglądać w trzy różne strefy i to krótko im pokażę, jak taki pokój u nas wygląda. Że to są wszystko takie punkty wysoko dotykane, które są po prostu blisko pacjentach i są też punkty poza pacjenta w pokoju, które my też zdefiniowali teraz jako zonę transferową, że ten mikrobiom, co my tu znajdujemy, się bardziej roznosi na oddziale. Dlatego tu też ta dezynfekcja po prostu jest kluczowa w tym wszystkim. Ogólnie to robimy też u nas obserwacje, compliance monitoring tych powierzchni, co dochodzi do dezynfekcji, interakcji rąk z dezynfekcją i środek do dezynfekcji, do tych różnych powierzchni, które są zdefiniowane na tych oddziałach. I to, co my widzieli, że po prostu rata dezynfekcji powierzchni jest, szczególnie na tych pulpitach, które są stosunkowo smutno niska i dochodzi do ostrej kumulacji po prostu patogenów i też mikrobiomu pacjentów, gdzie niestety czasami też się znajdują patogeny escape i to dochodzi potem do roznoszenia też po oddziale, szczególnie bo jakoś stwierdziłem ta luka odpowiedzialności, czasami na miejscu też nieznajomość, kto jest w ogóle za co odpowiedzialny do dezynfekcji. Tak mogę otwarcie też mówić. To są ogólnie te rzeczy, które my też na przykład u nas w klinice te enterokoki często znajdujemy. To są te punkty częstego dotyku i to trzeba też stwierdzić, że na przykład takie powierzchnie jak pulpity dotykowe są po prostu trudno do zdezynfekowania, bo tu jest też trudno po prostu wyczynić jakąś mechanikę na powierzchnię, gdzie dezynfekcja może być ewentualnie nie stosunkowo skuteczna. Na przykład taki przypadek u nas w klinice był Acetobacter baumannii i na przykład to jest dla nas taki szczep escape, gdzie, a też alarmowy, że jak pacjent jest w screeningu i ma ten Acetobacter baumannii, to ten pokój dopiero zostanie udostępniony na następnego pacjenta, jak nasz monitoring mikrobiologiczny wykaże, że była dezynfekcja zrobiona. I szczególnie przy Baumannii się zdarzyło, że trzeba było aż do 8 dezynfekcji manualnej, żeby po prostu takie powierzchnie skutecznie dodezynfekować, że już w wymazach nie było po prostu do znajdowania. Teraz ogólnie nasze doświadczenie z systemem UVC. Ogólnie to jest tak, że używanie UVC będzie u nas też obok fumigacji i gazowania z formaldehydem i amoniakiem, które też stosujemy u nas w laboratoriach i to też muszę wspomnieć, że te systemy Okta mi akurat kupiliśmy w tym roku już 2 zestawy. Potem musimy też powiedzieć, co się trzeba wiedzieć o UVC, że to jest całkiem nowatorska technologia, szczególnie w Niemczech, to nie było dużo na rynku tego i aktualnie to powoli się pojawia. Ogólnie to my już testujemy ponad 2 lata różne systemy UVC, się zajmujemy tą technologią i to już zaczynaliśmy przed SARS-CoV-em się tym zajmować i no SARS-CoV to u nas to też tak tą technologię trochę do przodu zapuszowało, że też były w końcu potem fundusze do znalezienia. Co nasze doświadczenie, że trzeba po prostu uważać, jak się stosuje UVC, że trzeba zrozumieć działanie, stosowanie i funkcję systemu UVC. Dopiero jak się to zrozumiało i się etabluje proces tego wszystkiego w klinice, to faktycznie jest system, który może dobrze zadziałać i po prostu tą dezynfekcję manualną, która się stosuje na miejscu, może ostro spuszować do przodu i też pobrać ten ostatni krok walidacji, który jest taki ważny, żeby po prostu mieć tą stuprocentową pewność dezynfekcji wszystkich punktów, które są ważne i to są te punkty dotykowe. Bo na przykład dla nas to takie miejsce jak sufit czy podłoga są mniej interesujące. Nas interesują naprawdę te takie punkty interakcyjne z pacjentem, gdzie ten mikrobiom też znajduje. Co trzeba wiedzieć o UVC, gdzie cień, tam nie ma dezynfekcji, to zależy też z zanieczyszczeń, że trzeba po prostu tą powierzchnię mieć mechanicznie czyszczoną, bo jak są jakieś białka i inne zanieczyszczenia, to po prostu to ta radiacja nie przechodzi po prostu przez te czynniki. Co można powiedzieć jest o systemie OctuUV, który my zakupiliśmy, bo ja różne systemy testowałem, że to jest minimalizowanie efektu zacienienia, które już pan Grabka powiedział, przez ten system OctuV, że to są po prostu 3 aparaty, które można rozstawić sobie w sali i to można też stosunkowo z małym efektem zacienienia używać. Ogólnie to wiadomo, że fakt, że na przykład do środku szuflady, etc. to nie wejdzie,
ale dla mnie interesujące są po prostu te powierzchnie wysokodotykowe i w tym nie leży środek szuflady, według mnie. Co trzeba też powiedzieć UVC, że ogólnie zasady BHP i inne standardyzacje do tego punktu nie ma, że my też zrobiliśmy analizę ryzyka, tak samo job safety analysis, którą my właśnie zakończyli, jak będzie zakończone, to ja się też chętnie z panem Grabkiem podzielę z tym tematem, także można to też podzielić się z tym. Co ogólnie mogę powiedzieć, że to proces jest bardzo szybki, szybszy niż fumigacja w 100%, bezpieczny w użyciu, ponieważ sensoryka ruchu jest, także to jest też zagwarantowane, że nie dochodzi do szkodów przy użytnika i tak dalej. Bardzo przepraszam, ale ja za dużo polskiego języku tak na co dzień nie używam. Potem możliwość prawidłowego użytkowania bez negatywnego wpływu procesu. Czynnik ludzki jest po prostu taki czynnik, który się nie da walidować w takim świecie codziennym, dlatego to dla nas było bardzo ważne po prostu tą dezynfekcję manualną uskutecznić systemem jakimś mechanicznym, który się da walidować. I jest kompatybny po prostu z aparaturą i różnymi powierzchniami. Kto kiedykolwiek używał fumigacji na przykład peroksydą powyżej 30%, wie, o czym rozmawiam. Potem nasze pierwsze wyniki badań, to ja też muszę podziękować pani profesor Różańskiej i pani profesor Bulandzie, które wspomagali nas w tej metodologii i systematyki, która bardzo była nas zainteresowała, bo to według nas też było co do systematyki bardzo logiczne podejście, bo normów do testowania UVC w pokojach szpitalnych, na przykład w Niemczech aktualnie nie ma. I to trzeba po prostu jakąś metodologię zaawansować i używać, która po prostu tą skuteczność nam pokaże. My to używali ogólnie też szczepy wankumycyny resystem enterokoków i zdecydowaliśmy się też używać to z albuminem i bez albuminu, żeby po prostu tutaj mieć tą symulację trochę zabudzenia. My używali szkło i powierzchnie plastikowe i co my robili, że my to rozprowadzili w naszych salach w miejsca po prostu wysokich punktów dotyków, żeby to mieć zmierzone i zagwarantowane, że my mamy tutaj te miejsca naświetlone z naszymi indikatorami. My używali czas naświetlenia nie automatyczny, tylko manualny na 10 minut. Sala miała powierzchnię 32 metrów kwadratowych i wyniki były w sumie bardzo dobre, bo my widzieli sporą redukcję log na szkle, ale też na plastiku sporą redukcję i co my widzieli też, że mimo albuminy też była trochę redukcji widząca, czy log to dla mnie świata higieny to jest też na powierzchni spory dobry wynik, ale muszę też potwierdzić, że to mieliśmy nasze pierwsze doświadczenie z tymi wynikami. I my planujemy oczywiście też dalsze testy. Teraz, gdzie my mamy już zakupione te dwa aparaty, to mam też ten czas i też to resursy, żeby to dalej testować i my to planujemy w ten sam sposób testować. Dalsze patogeny grupy Escape, to my też użyjemy szczepy po prostu pacjentów, które są u nas zamrożone, te szczepy są zamrożone. Potem też te ogólnie częste punkty kontaktowe. I oprócz czasu na promieniowanie, my chcemy też z radiometrem po prostu intensywność napromieniowania zdokumentować i zauważyć, bo dla nas to jest też ważne, ten program po prostu udoskonalić, żeby mieć jeszcze większe bezpieczeństwo po prostu użytkownika. I ogólnie, co my też planujemy, jest utworzenie kursu specjalistycznego dla użytkowników, bo to są rzeczy, które w Niemczech są rekomendowane, że trzeba mieć ten kurs jakiś zrobiony na ten temat, ale jak dokończę ten kurs, to ja się też tym kursem bardzo chętnie podzielę, to ja nie mam z tym w ogóle problemu, informacje po prostu dalej dawać. Co do publikacji, to jest planowane, ale to też trzeba jeszcze trochę poczekać, szczególnie te badania chcemy odczekać i zobaczymy, czy ewentualnie się w tym roku jeszcze uda, no w tym roku nie, ale w następnym już, bo jeszcze na następnym roku się już ewentualnie coś upublikować. Ogólnie to było wszystko, taki krótki zlot, który mogłem zrobić. Jak są jakieś zapytania, to też śmiało po prostu zadzwonić albo napisać maila. Ja to chętnie się podzielę z informacjami i to z mojego punktu było wszystko. Dziękuję bardzo. Tak.
Przepraszamy bardzo. Czy możemy się pożegnać z Państwem? Tak, oczywiście. Tak. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękuję. Naprawdę fascynująca prezentacja, kompleksowe podejście i ogromne zaangażowanie Pana. Mówi także Pan znakomicie po polsku, także gratulujemy. Proszę Państwa, ja myślę, że już jest pora na to, żebyśmy zaczęli odpowiadać na Państwa pytania. Może zacznijmy od początku. W takim razie jest takie pytanie. Jaka jest cena takiego robota? Bardzo proszę o odpowiedź. To może ja odpowiem. To znaczy tak, tą cenę generalnie przygotowujemy, jest dedykowana dla szpitali. Na pewno ona jest bardzo, że tak powiem, dedykowana dla szpitali, też uzależniona oczywiście od ilości zestawów. Także cenę byśmy z chęcią przedstawili w bezpośredniej korespondencji mailowej. Jeśli możemy prosić tutaj panią Renatę, która jest zainteresowana, prosimy o kontakt mailowy, przedstawimy bardzo atrakcyjne warunki. Tak, dziękuję bardzo. Jak się tak mówi, to znaczy, że jest możliwość negocjacji. Także oczywiście, myślę, że jest to całkiem atrakcyjne. Proszę Państwa, mam kolejne pytania. Kolejne pytanie, myślę, że to jest pytanie do Pana Kocyby. Jaka jest Pana w szpitalu procedura higieny rąk? Bardzo bym prosił o odpowiedź. Pan Tomasz Kocyba. No to higiena rąk u nas jest podstawowa, jak też przed pandemią są te 5 indikatory, gdzie się trzeba dezynfekować i ogólnie my nie zmienili też czas dezynfekcji, to jest ogólnie te 30 sekund, które też są przez producenta rekomendowane. Ja ogólnie nie mam wiedzy, co w Polsce się stosuje za normowane środki, ale higiena rąk standardowa ogólnie, bo wirus korona to stosunkowo łatwo do zdezynfekowania, szczególnie na rąk. Na przykład Clostridium difficile to u nas też jest rekomendowane mycie rąk przez te sporocydy też z ciepłą wodą i z mydłem i dezynfekcja, ale na SARS-CoV to normalna, standardowa dezynfekcja jest stosowana. Ogólnie też w pandemii mieliśmy też problemy tutaj z dostawą dezynfekcji, że było trudno o środki dezynfekcyjne, to też używaliśmy różne mieszanki WHO, ale co do naszych oddziałów covidowych, standardowa dezynfekcja. Nie ma nic zmożonego czy innych. Ale ogólnie jak są dalsze pytania na ten temat, to chętnie po prostu maila napisać czy zadzwonić. Możemy. Tak, tu jest jeszcze pytanie, ile stosujecie par rękawic? Czy stosujecie 2-3 pary rękawic, czy je dezynfekujecie, czy dezynfekujecie skórę rąg przy SARS-CoV? No to już Pan odpowiedział. Ale to trzeba zrozumieć, że tylko 2 minuty na ten temat dezynfekcji rękawic. My to tę pandemię i obchodzenie z tymi pacjentami w SARS-CoV po prostu trochę inaczej robimy, bo u nas pacjenci są tak zwane w single containment, że każdy pokój w sobie jest izolacja i nie trzeba mieć takie duże oddziały, gdzie się cały dzień chodzi w kombinezonach ochronnych, tylko u nas po prostu tak zwany equipment ochrony personalnej się tylko stosuje u pacjenta i nawet w pokoju covidowym można zdjąć rękawiczkę, sobie skórę zdezynfekować i nową parę rękawic założyć. I ogólnie muszę powiedzieć, że my w szczytnej fali pandemii mieliśmy do 40 pacjentów covidowych na ułomie i nie doszło do żadnej infekcji personelu u nas ogólnie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jest też prośba od razu do pana Tomasza Kocyby, żeby pokazał Pan jeszcze raz slajd z kontaktem do Pana. Może niech on przez chwilę będzie dostępny, tak żeby można było zrobić albo screen, albo sobie zapisać. Tak, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jest jeszcze kolejne pytanie. Myślę, że także jest to pytanie do Pana Tomasza. Jaki jest dokumentowany proces dezynfekcji? To znaczy ogólnie to u nas jest dokumentacja, jak ta ekipa, która dezynfekuje te końcowe dezynfekcje po patogenach Escape, to u nas są dezynfektory, to jest kurs 3-tygodniowy, który się robi i jest aktualnie jeszcze papierowa dokumentacja, że dezynfektor, który dezynfekuje ten pokój, po prostu wpisuje, jaki był czas dezynfekcji, jaki środek używał, co było w pokoju, co się zdarzyło w pokoju, są jakieś powierzchnie uszkodzone,
są jakieś punkty, które się nie dało to dezynfekować, doczyścić i ta dokumentacja po prostu idzie z kopią do nas, do działu higieny, ale też musi być kopia zachowana w ramach paragrafu 23 ochrony infekcjologicznej u dokumentacji, żeby udowodnić, że była dekontaminacja. Ogólnie te systemy, które używamy, te mechaniczne w planach, to jest też wprowadzone elektroniczne, po prostu potwierdzenie, że po dezynfekcji jest automatyzowany po prostu protokół, który dostajemy też z mailem i jest udokumentowany w akcie pacjenta. Bardzo, bardzo dziękuję. Jest jeszcze pytanie dotyczące NHS-u. Czy NHS zatwierdza skuteczność i bezpieczeństwo urządzeń tylko w UK, czy również w innych krajach? No przypominam, że Wielka Brytania wyszła z Zjednoczonej Europy. Rozumiem, że jest to pytanie do przedstawicieli firmy. Jasne, to może ja odpowiem. Tak, no NHS generalnie reguluje te przepisy u siebie w kraju, czyli Wielkiej Brytanii. Każdy kraj tak naprawdę takie przepisy reguluje dotyczące chociażby właśnie technologii UVC. Takim regulatorem w Niemczech jest na przykład Robert Koch Instytut. No, czy są generalnie jednostki w każdym kraju, które naszym zdaniem, w naszej opinii powinny regulować tego typu technologie, wszelakie technologie do dezynfekcji. Także NHS to jest Wielka Brytania przede wszystkim. Jasne, dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań na czacie, chyba że Państwo się zdecydujecie jeszcze w tej chwili. Myślę, że na wszystko już odpowiedzieliśmy. Nie widzę następnych. W związku z tym mamy jeszcze kilka minut na dyskusję. Czy ktoś z naszych panelistów chciałby zabrać głos? Bardzo proszę o zgłaszanie się. No myślę, że wszystko było tak przedstawione klarownie, że rzeczywiście nie ma w tej chwili więcej pytań, aczkolwiek oczywiście służymy Państwu informacjami, które mogą narodzić się później. Macie Państwo nasze namiary mailowe. Bardzo proszę kontaktować się i z Ecolabem, i z pracodawcami RPO, ile istnieją, czy zaistnieją jakieś problemy natury logistycznej, też podjęcie działań, żeby można było szybko implementować do szpitala. Wydaje się niezwykle atrakcyjną technologię, która będzie sprzyjała bezpieczeństwu naszym pacjentom i przede wszystkim także personelowi. Może teraz ja. Szanowni Państwo, przede wszystkim serdecznie chciałem podziękować wszystkim, którzy brali udział w dzisiejszym spotkaniu. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem wystąpienia i rzeczywiście doświadczenia, które zostało przedstawione no, przez większość, przez przedstawicieli szpitali uniwersyteckich, ale rozumiem, że taka była potrzeba na dzisiejszy dzień. Też wiem i tutaj w ramach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych też szpitale brały udział w procesie zapoznania się i clinical evaluation i jestem przekonany, że prędzej, jak się nam dzisiaj wydaje, te środki zostaną zgromadzone, chociaż sytuacja w szpitalach prywatnych jest równie trudna jak wszystkich publicznych i że będą zakupione te urządzenia. Ja Państwu chcę powiedzieć jedno bardzo ważne. Proszę nie rozumieć dzisiejszego spotkania jako sprawa reklamy takiego czy innego przyrządu, czy też marketingu. My dzisiaj w dobie COVID-u szczególnie troszczymy się o bezpieczeństwo pacjenta w sektorze ochrony zdrowia. I stąd takie spotkanie, a nie inne, i stąd takie doświadczenia świetne i tutaj ukłon w stronę zarówno pani profesor, które niestety już musiały nas opuścić, jak też pana profesora Roberta Flisiaka i wszystkich naszych kolegów pozostałych, którzy brali udział, łącznie z naszym kolegą, który pracuje w Niemczech. To bardzo ważne spotkanie i chcę jeszcze raz podziękować i podkreślić, że będzie można, jeżeli ktoś będzie chciał spoza naszych uczestników i to będziemy reklamować, zobaczyć to webinarium. Będzie ono dostępne w zakładce webinaria na stronie pracodawców RP i oczywiście wyrażamy gotowość, ja to mówię w imieniu pracodawców RP, na kolejne nasze spotkania, które oczywiście muszą być zagwarantowane
zarówno udziałem, jak też aktualnością. My, jako pracodawcy RP, wypełniamy wolę naszych członków i jednym z takich spotkań to jest właśnie dzisiejsze webinarium. Bardzo dziękuję serdecznie za miłe słowa, które właśnie w tej chwili widzimy na czacie. Dziękuję w sposób specjalny panu profesorowi, z panem profesorem. Ja już nie pamiętam, bo żebyśmy się nie postarzali, Jarku, prawda? Jak powiem, że kilkadziesiąt lat już współpracujemy, to wszyscy pomyślą, że pora na emeryturę, a ja już jestem, a ty masz ho-ho, jeszcze z 30 lat co najmniej albo więcej. Także proszę się nie dziwić, ale to jest nasz serdeczny przyjaciel, a mój w sposób szczególny i stąd taka nasza bliskość tutaj nawet w tej rozmowie. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do naszego spotkania. Dziękuję też moim koleżankom, które są tutaj obecne na sali, zarówno pani Beacie Roland, jak też pani Darii Dzieniszewskiej Smaza, które przygotowały to razem z kolegami z firmy to dzisiejsze spotkanie. Uważam, że naprawdę jest o czym myśleć. Przepraszam, zapewne jak minister zdrowia się dowie o tym, co ja teraz powiem, to może być niezadowolony, ale my tutaj mówimy o bezpieczeństwie pacjenta. Jak było bezpieczeństwo pacjenta i trzeba było zakupić respiratory centralnie, to taka powstała inicjatywa. Jeżeli będą jakieś dodatkowe środki, mam nadzieję, że minister zdrowia pomyśli o tym, jak właśnie zabezpieczyć takimi czy innymi przyrządami bezpieczeństwo pacjenta w naszych szpitalach i wszystkich innych jednostkach i pan profesor Robert Flisiak, który jest gotowy, żeby rzeczywiście używać tą aparaturę, w pierwszej kolejności będzie obdarowany przez ministra zdrowia, czego panu profesorowi i pana pacjentom serdecznie, serdecznie życzymy. Dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia przy najbliższej okazji. Kłaniam się państwu, Andrzej Mądrala, wiceprezydent pracodawców RP. I nie mamy konfliktu interesów. I nie mamy konfliktu interesów, tak jest, to bardzo ważne. To bardzo ważne.